Witam was, Stronek, to jest kolejny odcinek, w którym gramy w Jalopy. Tu powinienem się patrzeć, zapomniałem. No i słuchajcie, gramy sobie znowu. Jedziemy do tej Turcji. Jak dojedziemy do Turcji, pewnie wszystko już będzie koniec tej serii, słuchajcie. I ten odcinek prawdopodobnie jest montowany, ponieważ będę pomijał te nudniejsze fragmenty, słuchajcie. No po prostu nie ma sensu robić znowu, nie wiem, półtora godzinnego odcinka, w którym jedziemy do tej Turcji. Jak po drodze się prawie nic nie dzieje, ja tylko czasami coś tam rozmawiam. Ale postaram się, słuchajcie, tak to wycinać, żeby to po prostu szybciej minęło. Mam nadzieję, że będę to robił, ale zobaczymy. Też nie wykluczam tego, że nie będzie mi się chciało, ale dobra, zobaczymy. Okej, mam pieniądze jakieś, $30. Wszystko jest 720, bo po prostu no, też do montażu będzie łatwiej i no i po prostu tak to wyszło. Musimy zacząć teraz ceny, bo zarejestrowała się gra, więc będzie coś innego. No i słuchajcie, minęły chyba 2 albo 3 dni nawet, tylko nie nagrywałem Jalopy, bo po prostu nie będę kłamał, wyszła operacja dla CSGO i trochę grałem, nawet nie trochę, bo zrobiłem już wszystkie misje z tej operacji. No oczywiście ją kupiłem, nie? To najpierw. Leki są chyba zakazane, jak widzę. Leki, dobrze. To sprawdzimy, co można sprzedać jeszcze. I wiadomo, że teraz mamy pojazd nie do zarysowania, bo po prostu mamy klucz złoty, więc trzeba będzie teraz tylko rzeczy sprzedawać, żeby kupić sobie nowe części najwyżej. Mleków nie mamy, dobrze. Ceny widać? Nie, chyba na tym było widać cenę. Ej, naprawili chyba. Ta, ty, naprawili te, że ceny teraz widać, ale to musiałbym zobaczyć jeszcze na jakimś innym produkcie, na przykład, o, na kawie. Tak, naprawili. O, widać ceny. Dobra, szlugi widać. Super. Nie wiem, co się działo, w ogóle czemu cen nie było widać, nie? Wtedy. Ale przecież chyba, a może był jakiś update, faktycznie coś takiego malutkiego było. Dobrze, to mi się podoba. Jak dużo paliwa nam zostało, wiem. No, tak sobie. Nie, dużo zostało, dobra. Jedziemy, słuchajcie, tutaj do bramy wyjazdowej. Bo jest nasz, oczywiście, tak dziwnie jedzie, ale dobra. Ile pieniędzy w ogóle mamy? Ej, w sumie mogę coś kupić, dobra. Zbieram na silnik, to jest priorytet taki główny. Żeby silnik zmienić, bo ten się psuje bardzo szybko. Leki, nie mam żadnych leków. Aż kurde, wiedziałem, że tak będzie. Nie chciałem tak ładnie wjechać. Okej. No i oczywiście będę pomijał fragmenty, które są nudne. Ja mam nadzieję, że nie będziecie mieli mi tego za złe. To pierwszy raz w ogóle tak robię w tej serii. No co? Co tam robisz? Nie ma nic! Ja nie mam leków. No, okej. Spoko. Kusi tak jak trasa, nie? A to jest Jugosławia, Boże. To będzie wyzwanie. Stacja paliw byłaby fajna, nie? Ale w sumie dużo do sprzedaży nie mam, mam te fajki niby. Dobra, liczę na to, że będzie jakiś silnik na tym złomowisku. Patrzcie, aż zacięło mi tego nagranie w tym momencie. Ruszamy. Oczywiście. To włączę muzykę. No i słuchajcie, jak się wydarzy coś ciekawego, to do was wrócimy. Kurczę, słuchajcie, wiecie, dziwna sprawa, bo się ślizgamy strasznie. Patrzcie, patrzcie, ja nic nie robię teraz. Driftuję co niemiara, co jest? Nie wiem, co przez co to się dzieje, ale... No, aż bym mógł sobie puścić muzykę z tego. No, no patrzcie. W którym był widok z trzeciej osoby? A to było w ogóle w tej grze? Było chyba. Na F-ach. Nie, to był My Summer Car. My Summer Car jest na F5 chyba. Jezu, ale je driftuje, naprawdę. No myślałem, że tutaj się nic nie... No patrzcie. Nic nie robię, nie ruszam, nic. Nieźle. Jugosławia jest zawsze taka sama. Dobra. Jak coś znajdę, to wiadomo, że zacznę nagrywać. Chociaż, znaczy, to nie jest tak, że zacznę nagrywać, tylko po prostu wycinał te fragmenty, w których się nic nie dzieje. Po prostu. No okej. Ja pierdzielę, co tu się dzieje w ogóle? Śledwo, co tutaj ruszam. No patrzcie, co się dzieje. No ja pie... Co jest, ty? Samochód mi cofa. O nie, co to za trasa? Ten deszcz, to jest jakaś porażka. Ja może popony mam zepsute czy coś. Déjà vu.
I just been in that place before. Higher on the street, chyba tak to się śpiewa, nie pamiętam. The time to go. Nie pamiętam słów, sorry. No, nieźle. O, patrzcie, jakieś paczki widzę, jak daleko w ogóle są. Dobra, zatrzymamy się. I zobaczymy, co tam jest. Wiadomo, że lucik jest zawsze ważny. Może jakieś leki, bo tutaj drogie są leki. Z góry też wygląda beznadziejnie, nie? Bo on powinien spadać kroplami, a nie tak. Niestety. Wezmę sobie dwie od razu, bo widzę, że są do otwarcia łomem. Daleko w ogóle były dość. Dobrze, że było widać je. Nie było jakieś mgły, czy nie było ciemno. Złomowisko mamy tutaj, tak? Ale to jest krótka trasa. Więc myślę, że to szybko przejedziemy, słuchajcie, i pojedziemy do kolejnego miasta już. Bo w tym odcinku już zamierzam skończyć, słuchajcie, serię z Jalopy. Na ten czas oczywiście, dopóki nie będzie nowego kraju. No, po prostu nie ma dużo nie ma dużo do roboty. Dobra, jesteśmy bogaci. Dobrze widać cenę ich. Super. Nie, no trzeba leki sprzedać, ale to szkoda, że wziąłem to wysypisko jednak. Dobra, no to jedziemy dalej. Okej, okay, zostało nam 210 do przejechania. Do Dubrownika, w ogóle gdzie my jedziemy, bo tak zapomniałem. Teraz jest Jugosławia. To jeszcze nie jest Turcja, nie? Chyba nie. Patrzcie w ogóle, że jest rozwidlenie dróg. A, wiem dlaczego. A nie, nie wiem dlaczego. Jakaś paczka tam, jest nawet dwie. Okej, okay, w lewo czy w prawo to jest pytanie. Sprawdzimy, co w tych paczkach jest. Cholera jasna. Nie wiem, lewa czy prawa. Sprawdźmy, może jakieś leki jeszcze. Weźmy w lewo. W prawo to jest taka standardowa droga obok wody, nie? Pójdźmy w lewo. Zanim minę to wysypisko i nie znajdziemy go. Tak się czasami zdarza. Jak są takie rozwidlenia. Pajki, okej. Okay. Myślałem, że jakieś paszporty, ale to wyglądało naprawdę jak paszport jakiś. Widać cenę, dobra. O, w języku tym... A, w Jugosławii się ruskim posługuje. Cyrlicą, o, bardziej. Bo nie wiem, czy to jest dokładnie taki ruski język, ale cyrlica na pewno. Chodzi tutaj oczywiście o użycie znaku. Dobra, pojedziemy w lewo, zobaczymy, co tam będzie. Let's go far and down. O, wysypisko. To nieźle. Mam farta. Let's go far and down. Wydaje mi się, że to far and down, ale down to trochę głupio, tylko że w dół, nie? Daleko i w dół. Nie ma sensu. Łe, to ja mogę w ogóle jaką część wrzucić. Przecież ja mogę naprawić ją i tak. W sumie te wysypiska teraz dobrym dealem się okazały. Dobra, czego tu nie ma? Tam nie ma czegoś. Nie, wszystko jest chyba. Dobra, wyciągamy po kupoli każdą część i sprawdzam, co tam będzie. A, widzę, czego nie ma. Filtru. Nie? Cupelnika? Może paliwo jest potrzebne. Patrzcie, nawet nie ma. A bo tak, dobra, dobra, pamiętam. Stokowe części muszą być, żeby tutaj to odpalić. A jedyne moje stokowe to jest air filter. Nawet nie. Nie mam nic stokowego. No tak, było coś takiego, trzeba mieć stokowe. To mogło coś być. Trzeba będzie na stokowych pojeździć chyba czasami. Ale fajne, znaczy...
Do dupy znaczy, no chciałem powiedzieć do dupy, no bo do dupy to jest. Szopułem sobie ekran trochę. Baterie mamy. Ty, jakbym tu utknął, to nie, nie mamy stykowej baterii nawet. A mogę ją tu umieścić? Patrzcie. Patrzcie, mogę. Dobra, można nie stykowe rzeczy umieszczać. Okej. Proszę, mnie działa! Piwo już trzeba dolać. Czekajcie. Junkyard to jest wysypisko, nie? Junkyard. Ja znajdę na wiki coś i zaraz. Zaraz zobaczymy. Słuchajcie. Wiecie co ja zrobiłem? Wziąłem ten silnik, założyłem od nowa i. Ja wiem, gdzie zadziałało. I Scrapyard to jest wysypisko, to, które jest wielopy. Tak jest opisane na wiki. Więc wydaje mi się, że to jest bardziej poprawne. Szybsze, większe przyspieszenie, ale 30 mniej speeda. Nie. To jest jakiś słabszy w ogóle. Ale lżejszy był. Dwa silniki, które nie są zbyt dobre. No jeden jest ok w miarę. Ok, czyli lipa dość. Sprawdzę, że w koszu można coś znaleźć. Dwa silniki. Co, jakiego pecha trzeba mieć? Znaczy na silnik zbieram, nie? Ale ten jest do dupy kompletnie. To już nie ulega wątpliwości. A ten? Ten jest fajny, ale no mam lepszy. No ja widzę, że wiecie, że jest lżejszy o wiele. Że ma przyspieszenie większe, ale 30, 30 kurde na godzinę mniej to nie jest dobre. Dobra, trochę paliwa zużyłem niestety. Dobra, jedziemy dalej, słuchajcie, nic tutaj po nas. Niestety chyba koła nam się zepsuły. Dobra, to jeszcze je naprawię. A tego nie będę wycinał, bo to będę sobie gadał do was, słuchajcie, że ostatnio właśnie grałem w tego CS-a i nie miałem zbytnio czasu. Trochę w Respace'a grałem, ale jak widzę, jaka jest oglądalność w CS-ie, to ja naprawdę nie mam pojęcia, co ja powinienem nagrać, żeby ktokolwiek to obejrzał. Tylko wydaje mi się, że Everspace byłby słabym pomysłem, bo to jest jeszcze większa nisza niż CS, nie? Bo to dla CS-a ten dużo live'ów moich ludzi oglądali. Też te stare filmy z CS-a były nawet oglądane. A nowe już niekoniecznie, więc nie chciałbym zniechęcić widzów do mnie, grając tylko w CS-a i takie inne rzeczy robiąc, bo to chyba nie po to powstał mój kanał. Też właściwie nie wiem po co, skoro się wypieram aż nawet swoich metod. Czyli po prostu nagrywać to, co lubię. No niestety, tak mi przyszło, że muszę nagrywać to, nie tylko co lubię, ale też to, co się najlepiej ogląda. No na przykład widzicie, ja lepiej nagrywam, bo lubię tę grę, naprawdę. Ale My Summer Car, słuchajcie, nie to, że nie lubię, tylko że już trochę się przegrałem na nim, nie? Za dużo już godzin dla mnie, jak na taką grę. Też mnie jakoś super nie wciągnął. No nie no, wciągnął mnie, dobra. Na początku było po prostu napieprzanie równe w tą grę. Faktycznie mnie wciągnął, ale teraz to. Za mało się zmienia w tych grach. No w Wielopach się dużo zmienia. Cały kraj gości dodaje, nie? W update'cie. I wszystko się zmienia w ogóle. Rozgrywka nagle się dłuższa staje o wiele. Patrzcie, już jesteśmy w czwartym kraju. Kiedyś były tylko dwa. To już dwukrotność jest, słuchajcie, zawartości w tej grze. A na przykład, kurde, w My Summer Car, co tam dodał? Kurde, no tą motorynkę to jest taka bieda. Jakieś pierdało pojedyncze, sprint dodał, to też jest pierdała. Nic nowego tak naprawdę nie dodał, a ludzie się jarają tą grą. Bimber dodał, ten pociąg jest w miarę okej. Jakby dodał jakąś część mapy, słuchajcie, nie wiem, ale jakiś. Możliwość jeszcze większej zmiany części, chociaż tam części jakieś też dodawał, ale to nie tak dużo, słuchajcie. Jakiś samochód nowy do złożenia, całkowicie nowy, nie? Kooperacje, cokolwiek, takie coś dużego, no to bym sobie napierdzielał pewnie to. Niestety, no, tak to wyszło. Dobra, jak coś się wydarzy, no to wrócimy standardowo. Nie no, ta solówka to musi być, nie, na nagranie, jak ja uwielbiam ten utwór.
Fajnie, że nic nie widać, nie? O kurde, jaki James. Nice. Fajna piosenka. Dobra, wiadomo. Masakra, słuchajcie, nic nie mogę znaleźć. Nic nie widzę. Patrz, jak tu już nie ma szans, że ja kimś zobaczę z lewej strony. Jest jakaś mgła w ogóle. To jest patologia, nie? Driftuje co niemiara. Pewnie trzeba by mieć opony wet. Te no, przystosowane do jazdy po mokrych terenach? Nie wiem, jak to powiedzieć. Na śliskiej nawierzchni? Może tak bardziej, no w tej grze nie ma innego rodzaju ślizgu. Jakby zimę tu dodali. Brakuje tego, słuchajcie, właśnie w My Summer Carze, słuchajcie, ja bym chciał, żeby mapa była z 30 razy, no nie no, 30, dobra, 30 razy większa. To dużo w sumie, 10 razy większa. Niech będzie. Tak, żeby trzeba było dojechać skądś dokądś, nie? I kurde, zastanawiasz się, co wziąć na podróż, nie? Jest jakaś epicka podróż w ogóle. Nie wiesz, czy dojedziesz, nie? Coś się psuje po drodze, bierzesz najpotrzebniejsze rzeczy tylko. Taka przygoda, no. W Jalopach jest ta przygoda, tylko że ja w Jalopach nie mam przywiązania do tego domu, tego początkowego, bo to jest po prostu startujesz sobie od tak, nie? Ale w My Summer Carze miałbym duże przywiązanie, no na 100%, no tam jest dużo rzeczy w tym domu, malować można wszystko, nie? Narzędzia są w tym domu, jakieś te nośniki. No coś takiego mi się śni, taka gra właśnie. Ale nie ma, no, kurde, nie ma. Wszystkie są w jakimś prealfach i kurde, nie wyjdą nigdy pewnie. Chociaż Jalopy wyjdą, dobra, to ja myślę, że wyjdzie, bo po prostu widać, że gościu ma ambicje i zamysł, wie już, jak zrobić grę i idzie w takim, nie wiem, na standardowym kierunku, że wiadomo, że ta gra wyjdzie i tak, nie? Bo to po prostu dużo rzeczy do roboty nie ma, tylko dodawać. Już mechaniki są zrobione, tylko trzeba dodawać i dodawać coraz więcej rzeczy do tych mechanik, nie? Tych elementów, z których jest gra zbudowana, to już starczy w Jalopach. Chociaż jakieś bonusy dodatkowe, no jakieś ulepszenia w samochodzie by się przydały jeszcze, jakieś wymyślę, na przykład coś takiego, nie? Ten wskaźnik samochodowy. To jest bardzo fajny. No cóż, zobaczymy, co tam będzie. Słuchajcie, w ogóle gra będzie za... To się nazywa Total... Home Makeover, jakoś tak się gra nazywa. Czekajcie, mam w zakładce na laptopie, to wam przeczytam. Jakby się tutaj nie rozwił jakoś. House Flipper, dobra, bo ona się, to jest na podstawie takiego serialu. Mamy tam, słuchajcie, zadanie kupić dom za taki zniszczony jakiś, zrestaurować go i go sprzedać na końcu, nie? I ta gra wyjdzie chyba w trzecim kwartale tego roku. Chyba już zapowiedziana nawet jest data, we wrześniu chyba wyjdzie. To jeszcze będę miał wakacje wtedy, słuchajcie. No i gra będzie, wiecie, że można ściany w niej niszczyć, że można jakieś rzeczy tam naprawiać, coś. Szukamy sklepu teraz, bo chciałbym się wyprzedać. I mnie interesuje ta gra, naprawdę. To jest, no coś, znowu coś takiego jak Jalopy, czy, no nie wiem, no nie, mi te gry są bardzo podobne, bo to jest coś takiego, gdzie... no nie wiem, dobra, nie są podobne, ale wiecie, o co chodzi, no jakoś tak podobnie mi się w to gra. Nawet nie jestem w stanie powiedzieć czemu, ale no, tak jest. Okej, spróbuję tu znaleźć sklep. Mamy 21 minut nagrania, pewnie z 10 minut będzie tak naprawdę, bo to wytnę większość fragmentów. Okej, sprzedaży nie będę wycinał, takich rzeczy nie chcę z tego zrobić jakiś super cięć, nie? Że to, wiecie, tylko najlepszy moment odcinka czy coś takiego, tylko chcę po prostu... bardziej skondensować, chyba tak, ten format, w jakim sobie tutaj pozwalam. Zobaczymy, jak tutaj będzie, siema. Byś miała dużo pieniędzy, jak nie będziesz miała, to kupię najwyżej, nie wiem w sumie co. Coś kupię, no wiadomo. Okej, fajki, czy fajki są drogie tutaj? Chyba nie, tak mi się wydaje, że niezbyt. Położyję na ziemi na razie. No, bym miał dużo pieniędzy, no. No, fajki na przecenie są. Kawa jest na pewnej cenie i o, dużo pieniędzy ma, patrzcie. Ile? 26 to mało bardzo. Można to za 100 to sprzedać, nie? Jak się dobrze trafi w kraju.
Co tam było jeszcze nie na przystanie? Nie fajki, tylko kawa. Wezmę też kawę całą. A nie mam kawy. A nie, tam jest niżej, ta. Ale też są fajki. To nie była kawa? Chyba ślepy jestem. Tam była jakaś kawa, nie? To też są fajki. O Jezu, ile my fajek jeszcze mamy? Nie, ty chyba też są nawet na przecenie. To w ogóle wszystko jest na przecenie. Może silnik już kupimy, czy coś, nie wiem. No zobaczymy. Okej, na pewno jeszcze to sprzedam. Pójdę już z portfelem i się już skończę tradować. Mam nadzieję, bo ile mam pieniądze. Co to jest? O, kiełbaski nie są. Dobra, to sprzedam te. Ile? Trzy. Ej, trzy? Tak w sumie? Jest okej. Nawet da się zarobić na tych kiełbaskach. Dobrze, że są tutaj na... Nie są na przecenie tutaj, tylko mogę je na pełną cenę sprzedać. No, coś tam się do tego dorobi. Też się to sprzedaje, bo... Patrzcie, mam jednak kawę. Kawa za dwa się sprzedaje tylko? Ja wiem, że jakieś kiełbaski są dobra. No, kawa była po pełnej cenie, nie? No pewnie. No to nie, taka tania? No dobra, sprzedam. Wiecie, no. Ojej, już nie ma? Dobra. No to wszystko jasne, co robimy. Jedną butelkę poproszę. Nie będę to się za bardzo kupował. Już będę liczył na to, że gra mi coś podrzuci na drodze. Aż tak mi się nie chce ryzykować, nie? Że wydam duże pieniędzy na te butelki i potem będzie lipa. Więc kupię tylko jedną. Mogę wziąć już. Portfel mogłem wziąć po prostu. Byłoby szybciej, dobra. Będę montował, słuchajcie, Vegasem, więc jeśli będzie jakieś opóźnienie audio, ja was przepraszam, nie? To jest po prostu. To jest Vegas. No to jest tak do dupy program w kwestiach, jeśli chodzi o opóźnienie audio. Czasami potrafi zepsuć całe nagranie. Niestety nagrywam tym starym OBS-em, więc 100%, że będzie opóźnienie audio. Jak to fajnie poleciało, nie? Więc przepraszam was za takie opóźnienie, ale no niestety Vegas jest do dupy programem w tych kwestiach. Słuchajcie, nigdy mi się tego nie udało naprawić. Nie wiem czemu tak się dzieje, że jest to opóźnienie. Zaczęło się... Chyba jakś Windowsa 7 zainstalowałem kiedyś. No, na XP-ku nie było opóźnienia. To jest dziwne w ogóle. Stary Vegas w ogóle to był jakiś. Siódemka, może ósemka. Teraz jest 12 u mnie. Oczywiście nie oryginalna. Nie polecam takich rzeczy robić jak ja, ale słuchajcie, no po prostu jestem małym youtuberem i nie stać mnie, żeby raz na ruski rok zmontować jakiś materiał. Chyba nadal będzie hotel. I nie stać mnie, żeby mieć... Żeby płacić, kurde, ponad 1000 zł za program, który będę używał raz na rok może. No może parę razy, no. Może bym więcej używał, gdybym miał, nie? Okej. Hotel też pewnie będzie na dole. Włączyłem wszystko, bo pewnie coś kupię. Dobra. Portfel nam się sam przynosi do tego sklepu. Witam. Zobaczyć, tak po kami chodzę. Dobra. Najlepszy silnik. Nie stać nas. Nie stać nas. Dobra, jakieś może upgrade'y. O, nieźle. Sprawdzimy to zaraz. Tu nic nie ma. Baterie. O Jezu, jak tanie te baterie mamy. To mamy też najlepsze. To walić. Nie, silnik tam najbardziej potrzebny. To w ogóle mamy też chyba bardzo dobry. Chyba ten mam, nie? Dobra. Sprawdzę te światła, bo tak ciekawie, nie? Lightrack. A jeszcze jakieś farby może. Black Flames. O kurde. Ale wydajemy pieniędzy, no naprawdę. Black Flames. Co ja zrobiłem? Mieliśmy kiedyś takie paski. Patrzcie, mamy te paski jeszcze, ale nie widać ich prawie. Nie, najpierw chcę te Black Flamesy zobaczyć, nie? To nie są. To nie wygląda jak Black Flames. To wygląda jak spalone jakieś. Lol, patrzcie tego. Tank fuela dotykam.
No to teraz bateria nam będzie szła jeszcze szybciej. Jezu, jakie to światło mocne. Patrzcie, patrzcie na to. Ja pierdzielę. What the fuck? Wow. Jest motel? Jest tam hotel. Hotelo, motelo. Motel, dobra. Ich liebe meine Leica. No przykro mi, niestety dzisiaj nie posłuchamy. Nie to. No gdzie ty, kurde, zostaw. Zostaw to pacanie, idziemy. Idziemy dalej. 30 kosztuje. Dawaj. A tu nie ma cyrylicy. Nie ma. Może ciągi gościu nie miał. Nie wiem w sumie czemu nie ma cyrylicy. Powinna być. 1B. To jest mój. Dobra, no przejdziemy. No otworzę już, dobra. Przejdziemy się. Po. Dawaj. Nie ma. Dziękuję. 35, no widzi 5 do przodu. Czasami się dwa razy jeszcze udaje. Szczególnie jak się grę wczytuje, to się daje. Bardzo coś mnie spędził. Już to mówiłem na wczorajszym materiale. Jakiś katar mnie bierze. Masakra. Dobra. Oczywiście robimy dłuższy odcinek. Dłuższy. Jaki dłuższy? Będzie pocięty przecież całkowicie. Chodzi o to, że po prostu będzie no bardziej skondensowany podczas podróży, bo tam się niewiele dzieje. Ale będzie przez dwa kraje ten odcinek. Chyba Turcja już będzie, nie? No kurde nie, chyba jeszcze nie będzie Turcji. Tak mi się wydaje, że to jeszcze nie jest Turcja. Chyba do Turcji tak nie zajechał. Nie, Turcja to była w ogóle zrobiona cała. No dobra, paliwa nam jeszcze zostało, tam mamy jeszcze dużo w tym. W Baku. Się ślizgają te opony, nieźle, nie? Kurde, co jest z tym nosem, nie? No zabiję, zabiję kogoś zaraz. Dobra, zatrzymaj się. Nie wiem, co to jest. Tarnowo? Nie wiem, co to jest. To jest Turcja chyba. Bez stacji paliw! O Jezu, możemy... się może nam paliwo skończyć, ty. To jest Turcja. Zanim przejdziemy przez granicę, ja zatankuję. Nie, to jest dużo mamy, no czekajcie, ile. Stop. Sztab. Nie jest napisane. Czekajcie, ja sprawdzę, nie? Po prostu. Bo nie wiem. 13, dużo mam bardzo, bo tu jeszcze 9 mamy chyba. Mamy olej też raz? Raz mamy. Dobra. Aś! Kurw, nie chciałem tak zrobić. Dobra, to już do końca doleję. Olej by się przydało kupić. Dobra, będzie lin, trudno. Prawdopodobnie się paliwo będzie szybciej zużywać. Ale mamy tak dużo w baku, że nie, nie ma szans. No przecież kurde, podstawowy ma 10 tylko, nie? No widzę, że olej zły jest. Podstawowy bak ma, słuchajcie, 10. Mamy 22. I to jeszcze, no źle dolane, ale to brakuje oleju. Brakuje, ale jest okej, okay, jedziemy, kurde walić to. Halo? Jezu, myślałem, że muzyki nie będzie. No masakra. Co jest? Już się ten air rozwalił? Zaraz go naprawię, spokojnie. Leki są zakazane. Nie, to jest ten. Tosys. O Boże. Tosys. To jest Turcja, no. Jak wuj. Zaraz naprawię to wszystko. Spokojnie, panowie, proszę nie krzyczeć. Sprawdzać będzie? Nie będzie, dobrze.
Nie ma co kół naprawiać, nie? Ale... dobrze. Ale tam resztę można ponaprawić. A co to się zepsuło? No faktycznie, jeden? Ty. Jak ty się mogłeś tak rozwalić? No ja nie wiem. Wszystko się porozwalało jakoś tak lekko. A baterii jeszcze sporo. Już nic nie mogę wyklikać. Opory są, no jest trójki jeszcze mają, dobra. Jedziemy. Panowie i panie, nie wiem, no zobaczymy. Więc w sumie dobra, Turcja będzie bez montażu, bo Turcji jeszcze nie widzieliśmy, nie? Podziwiamy sobie te widoki w tej Turcji, bo po prostu jeszcze jej nie widzieliśmy. Zacznę teraz mówić o czymś. To jednak długi będzie materiał. Po prostu bedyka. To... co to za droga jest? To tekstury nie ma, czy co? Patrzcie, jak się pięknie jeździ po tej drodze, jak tu zakręty się dobrze robi. Chyba tekstury nie było, bo teraz jest normalna. Okej. Jak tak Turcja wygląda, ciemno. Ty, jak tu jest taka tu jest dobra droga. No patrzcie, jak ja zakręcam. Teraz się wypierdzielę pewnie. Dobra, nie było nic. No ale nieźle. No ta prędkość to nie jest zbyt dobra pod górkę, niestety. I te lusterka faktycznie mi zaniżają FPS, ale jest lepiej na tej karcie od Radeona niż na Nvidia, bo oczywiście ta Nvidia była słabsza o wiele od Radeona. No ciekawie tutaj jest. Zagramy sobie, słuchajcie, niedługo w coś nowego. Tak myślę, żeby nie zrobić serii z jakiejś gry z RPG Makera znowu czy coś, jakiegoś tego typu gry. Patrzcie, Dziupla jest tam też. I myślałem, żeby po prostu zrobić grę, żeby w Undertale nie zagrać na materiałach, ale nie wiem, co wy o tym myślicie. Czy w ogóle będziecie to oglądać, bo ja wiem, że to już jest dość popularna seria, ją zagranicznie nagrywali youtuberzy już i Polsce to już podziała? Nie wiem, czy to zadziałało. Okej. Więc nie wiem, co o tym myślicie. Ja bym chciał nagrać w sumie tego Undertale. Grałem, oglądałem już serię też. Na Piracie kiedyś przedem grę. Nie mówcie o tym nikomu tylko i policji. Proszę nie dzwonić na policję. Mogę pasy zapiąć? Nie. Ciekawe, co tam jest. Fucking shit. Ale słuchajcie, mam oryginał, więc no. Jakieś bundle chyba. Zamknąłem to okno? Tak, zamknąłem. W ogóle mam problem z podjechaniem, coś tak lipnie, w ogóle patrzcie, jak wysoko podjeżdżamy, to są jakieś góry. To jest Turcja, serio? W Turcji są jakieś góry, ale tutaj... Ich liebe meinem lajka. Scheine lajka. Meinem lajka. Tu. Commit coś. No już nie pamiętam tej piosenki do końca. Commit them auf meinem lajka. Chyba jakoś tak. Okej. Filter Oppa. Ciekawe, bo Oppa mi się kojarzy z... Dobra, z niczym. Bo Oma i Oppa to jest po niemiecku dziadek i babcia, nie? A to jest Oppa przez 2P. To z niczym mi się nie kojarzy jednak. Co to za droga jest? Patrzcie, teraz zjeżdżamy z tej góry, ja nie wiem, o co chodzi. Co debile. Patrzcie, tam postanowili zrobić most, boże most, tunel, nie? Zrobili tunel, kurde. Mogli zrobić tunel, ale tutaj, czemu tutaj nie mogli zrobić tunelu? Nie rozumiem tego. To nie zrobili, no patrzcie, to jest zjazd. Normalnie tunel dałoby się zrobić. Tam jakieś, co to są za skały? O, teraz będzie wokal. Chyba nam paliwo więcej schodzi i to o wiele, bo... Ciekawe. Aż tak? Nie sądziłem, że aż tak będzie to. Znowu jest pudło. Pamiętam, jak łoma kiedyś szukaliśmy. Boże. Co to było? Znowu leki. Oho. No. Super.
Commit them in mine and like? Że chodź do mojej lajki, haha. Nie wiem. Nie wiem, nie znam tej. To tak powinno być? No bo tak, ty kurde. Ale mam teraz dylemat, nie? Bo kliknąłem sobie dwa razy. I teraz mam dylemat, czy kliknąłem dwa razy, a może trzy kliknąłem. Nie wiem. Grę w ogóle kupiłem nową, słuchajcie. Black Desert. Nie wiem czemu. Znajomi mnie tutaj zbejtowali, bo oni sobie grają teraz dość długo w to. Dużo. I tak wyszło, że mnie też w to prawdopodobnie wciągną. Znaczy ja w to grałem. Ja grałem na ruskim serwerze w to. Nie zrobiłem nigdy materiału znowu w lewo i w prawo. Nie, nie, nie ma szans, że ja tam pojadę. Aha, tu też jest. Offroad. No dobra, jedziemy. Co to jest? A to już chyba nie będzie offroad. No nie może być offroad. W takim miejscu offroad zrobili ścianki jakieś, nie? A drogi nie zrobili. No to nie, niemożliwe by było. No patrzcie, zaraz zobaczymy. No jak to? Co za debil to zrobił? To te płyty to powinny być na ziemi, nie? Chyba, że to żeby się nic z tego nie obsuwało. Skóry, no nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Dobra, jedziemy tutaj. No te zakręty to powiem wam, że na styk wychodzą. Jezu, straszna ta Turcja jest. Co to jest za Turcja w ogóle? Tak Turcja wygląda? Wiem, że Turcja to kebaby, nie? Oho. Bugi. Czy tam bugi? Bugi się, po polsku się już bugi przyjęły. Jako słowo, ale ja wiem, że są ludzie, którzy są nazi. Ortonazji, tak się to nazywać? Ilość od ortografii czy coś? Nie, to nie jest ortografia, to po prostu jest czytanie angielskiego słowa. Tam w ogóle gwiazdy widzę, co? Dobrze wjeżdżam, dobrze. Za jakieś kręte drogi w ogóle, co jest? Przyjadę sobie tak, o. Powinienem pod tekstury wpaść za to, nie? Dobra, rozpędzimy się wreszcie. Jakaś prosta, no prosta jak to prosta, no w miarę prosta droga. Bardzo fajna też muzyka. Z tą solówką na końcu będzie. Nie wiem, czy mi się ta gitara podoba elektryczna w muzyce, wiecie? Ja jakieś takie mam zboczenie, że bardzo lubię, jak jest gitarka elektryczna. Chociaż nie powiem... Jakiś fortepian czy pianino też jest spoko. Co to za droga jest? Gdzie my jedziemy? Turcjo, coś ty zrobiła? Nie chciałem takiego materiału robić. Długiego. Myślałem, że o, przejdziemy sobie tam dwa kroje, o, Turcja będzie taka krótka. Albo że jeszcze nawet nie będzie Turcji, ale patrzcie, jak się, kurde, ledwo mi się udaje te zakręty robić. Daje radę jakoś, ale masakra. Nie wiem, czy to paliwa mi starczy, no patrzcie, już mam mniej niż połowę. Ło! Wow. Oh shit, ty! Turbo doładowanie. Coś mi się zepsuło, dobra, trudno. Teraz tak jak mam taką prędkość, to lepiej nie tego. Nie zwalniać. Nie, nie ma szans, że wezmę tą paczkę. Nie, jeszcze muszę na dół zejść. Jak ja tam bym zszedł? Nie wszedłbym już na górę. Musiałem pewnie jakoś pod górę czy coś. Kółko się rozwaliło, nieźle. Kółko się rozwaliło? Przecież na trójkę były wszystkie. Chyba jak coś mówię, to kucam. Tak biorę twarz w dół, nie? I bo chcę do mikrofonu mówić. Chyba nie widzisz wtedy mojej twarzy do końca. No przecież to nie jest w górę. Dobra, naprawmy te koła, bo to już... Nie, no po co w sumie to? A dobra, no niech będzie, bo tam coś też... Nie chciałem tego otwierać. Musimy sobie głośniej muzykę. No faktycznie jedynka. Nieźle. Jak to się stało w ogóle? Ja sobie wejdę i posłucham, nie? Ale to jedna osoba robiła ten soundtrack, nie? Ja jestem ciekawy, jak on to robił, ten soundtrack, nie? Zawsze chciałem wiedzieć, słuchajcie, to gościu po prostu ma gitarę w domu. Wiecie, i wszystkie te utwory sam komponuje i tam robi w domu.
Czy on jakiś sample nie korzysta? Czy nie wiem, wynajmuje może kogoś, co gra na tym gitarze, daje mu nuty czy coś i sam, wiecie, gościu gra, wysyła mu plik audio tylko i pograne. Nie mam pojęcia, słuchajcie. Chciałbym się kiedyś dowiedzieć. Albo jest jakiś, no właśnie, może jest jakiś program, który potrafi, wiecie, syntezować te dźwięki gitary. Są takie programy, ale jakoś ciężko je zdobyć. Ja wiem, że jeden na Macu jest taki program do robienia muzyki, którym są już gotowe odgłosy gitary i tych innych instrumentów. Nie, stop, jeszcze trzeba silnik naprawić. Patrzcie, ślizgam się w dół. Nic nie ruszam, nie? W dół się prześlizguję. No, ej, ty. O. Silnik się zepsuł, ale to ta dwójka tylko. I to. Wszystko naprawię, no co? Mogę, to naprawię. Bob wpierdol się liczy, nie? Miałem nie przyklinać na materiale, no trudno. Byś ciebie wybaczyć na jeden raz. Jedziemy. Ciszymy sobie, bo to gorsza... Muzyka gorszego sortu. Okej. Okay. Co teraz? Jak my tam dojedziemy? Przecież tam jak był znak, to bardzo dużo jeszcze zostało. Patrzcie, jak teraz zakręcam dobrze. To chyba było przez opony, wiecie? Patrzcie, idealnie praktycznie. Teraz mi skręca. Super responsywny jest pojazd. Przyspiesza w ogóle szybciej. No dobra, może to przez opony było. Tak słabo skręcał. No możliwe też, się. No wiadomo, że ta gra ma dużo mechanik. 210 jeszcze, przecież to jest jakieś chore. Połowę przejechałem dopiero. Dobra, przyspidujemy, no. Kiedy mogę, to będę leciał. Grzał. To chyba dam radę. Kurde, jak tego, przy barierce, nie? Okej, zwolniamy, bo jest pod górkę. Niedobrze, znowu pod górę i w prawo teraz. No nie. Kurde, bo nic nie widzicie chyba. Szkoda, że tam przywaliłem barierkę, pewnie to trochę wydłuży mój podjazd, ale przyspieszam chyba, przyspieszam? Tak, przyspieszam lekko, dobra. Ojejku, co to jest za Turcja, nie? Ale słuchajcie, to jest ostatni odcinek. Znowu będzie przerwa jakaś w tej grze. W ogóle zacząłem tą grę nagrywać rok temu już. Patrzcie, jest wysypisko, dopiero teraz, nie? Wysypisko tu nawet nie pasuje. Słuchajcie, rok temu zacząłem tę serię nagrywać. Rok temu, nie? Czajcie to? O, patrzcie teraz, nie? A, bo na zero jest, dobra, wszystko jasne. Było napisane, że musi być naprawione. No spoko, mamy klucz, no. Dla mnie to tam wuj, nie? No, easy peasy. Dobra, co tam w środku? Patrzcie, można przejść chyba. Nie, kurde, już myślałem, dobra. Podwyższę się może, bo to tak znowu. Tu nic. Też nic. O, coś jest. Nawet nie taka zła część. Patrzcie, no gorszy. Bo jest uszkodzony w sumie, dobra, naprawię go, to może być lepszy. Okej. Znowu ten silnik beznadziejny, chociaż trochę lepszy chyba niż tamten. No i to gorszy. Standardowo pootwieram jeszcze te. Czy jest? Nie. Jakby w tych korzach można było wodę znaleźć, czy olej, nie? Przydałoby się. Czy gra mi zwalnia przez to, że dostaję komunikaty na Steamie? Czekajcie. Nie. Nie, bo tak dostałem komunikat i mi zwolniło, nie? To myślałem, że to przez to. Aha, że to w ogóle nic nie dało, tak? I to jest lepsze.
Okej, okay, dobra, to dwa selwali idą. No, no przykro mi, no, nic tu nie było. Dyn, dyn, dyrym, dym, 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 dym,
Pewnie jak to renderuję, to będzie takie opóźnienie w audio, że będziecie mieli desynchro w tym momencie. Znowu jakieś zakręty. Co to jest? Turcja pełna zakrętów, no. Na środku drogi, co jest? Coś zatrąbiło, patrzcie jak to przejechałem. Ciekawe. Jakaś... coś jedzie, jakaś straż pożarna u mnie. Chyba nie słychać tego na mikrofonie, bo to dość daleko. No coś jest, patrzcie, na dachu, nie wiedziałem. Fajki chyba pojedyncze. No, dole je wrzucę jak mogę. No pewnie będzie prościej mi je znaleźć później. Potem będzie, nie, że ułożę nielegalne fajki na granicy i wiecie, no o, sprzedałem wszystkie fajki, to tam wszystko legalne, nie, i gościu nagle, nie, no nielegalne fajki, masz 100 płacisz, nie, tak będzie. 140, o kurde, Jezu, jak skoczyłem. Nierówna droga była, dobra, 140 to już jest okej, to już jest niedaleko. Może jak będzie prostszy teren, to będzie lepiej. Ciekawe. Burdze tam tak to trzeba, trzeba unikać tego, kurde, jedna. Jakiś pomnik, co to było? Się zagapiłem, patrzcie, prawie tej doprowadził do katastrofy. Jak są płaskie drogi, to bardzo fajnie się zakręca, szybko bardzo, nie? W ogóle przy dużej prędkości jakoś tak lepiej się skręca, patrzcie. Déjà vu. Paliwa mało, co? 170? Jak ja szybko to tak przejechałem? Nie, tu gra coś psuje, przecież było 140 przed chwilą. 70 tak szybko przyjechałem? Masakracja, no chyba, że tak po prostu, wiecie, teraz jadę szybko. Tak mi się wydaje po prostu. Znowu ten pomnik, a tu jest jakaś teraz paczka. Dwa razy się to samo wylosowało. Patrzcie, dwa razy się ten sam pattern wylosował i mamy dwa razy ten sam budynek. Niesamowite. Co to w ogóle jest za posąg, teraz tak zobaczę. Znicza jakby trzymali jakieś, nie? Nie wiem. O, jeszcze jedna paczka. Dobra, może jakiś browar? A, no dobra. Niech będzie. Jeszcze porówy. I leki. Nie zgadłem. Mąka. Nowa. 00. Co? Mąka nielegalna w tym kraju? Mąka nielegalna. W ogóle to było bez sensu, nie? Że mąka jest nielegalna. Nie może chyba coś takiego wystąpić w grze. Chyba, że może, nie? To wtedy, nie wiem, to absurd kompletnie. Jak mąka może być nielegalna, no? Chyba, że wiecie, jaka mąka, nie? Którą się wciąga. No taka mąka to już prawdopodobnie jest nielegalna, ale... No nie wiadomo, dobra. Jest osada. Nie, to chyba nie jest Turcja jeszcze, wiecie? To nie jest jeszcze Turcja. To nie jest Turcja, bo ja pamiętam ten kraj. Tak, to była taka góra właśnie. A dobra, ale ja muszę sklep znaleźć. Tam był sklep? Nie, tam jest lajka. Było to! Ty! To nie jest Turcja jeszcze! No pewnie, że było taki kraj. Ale nie był taki ciemny. Na 100%, no przecież bym pamiętał. Ojej. Dobra, wyrobiłem. Dobra, Turcja będzie w kolejnym odcinku dopiero. Ale ja tak, pewnie ktoś w komentarzu napisze: Enek, to nie była Turcja, ty kurwa idioto, ja pierdziel, prawie mi spadł znowu. Nieźle. Nabierze ktoś na 100%, nie? No dobra, to pójdziemy spać. Sprawdzę, czy granica jest otwarta na razie, nie? Okej, jest stacja. W dobrym miejscu dość. No nie, to nie jest Turcja. To jest inny kraj. Teraz dopiero do Turcji dojeżdżamy.
Tak samo ta mapa była w ogóle jakaś podejrzana, nie? Flagi nie rozpoznałem niestety, bo nie jestem taki dobry w takich sprawach. Pewnie, że to nie jest. Tam jest dalej jeszcze wjazd. Ja pierdziel. Dobra. Ta gra jest długa dość. Zobaczymy się, słuchajcie, zaraz w kolejnym odcinku. Patrzcie, jakie... Dobra, odbagowałem to, bo coś tu było... Coś tu było podejrzane, dobra. Ile? 20 cel, nie... Zero. Fajne. Zero. Pięć. Pięć? Pięć to jest dużo. A i tak jest na przycenie. To też jest na przycenie. Wszystko jest na... Nie ty się opadł, ale też są za zero. Moki tu nie ma. A ta moka jest za jeden, znaczy za zero było, patrzcie. Nic nie mogę sprzedać na dobrą sprawę. No zero jest. Pierdzieliś to. Idę do motelu. No. Słuchajcie, w kolejnym odcinku się samochodem zajmiemy. Ja będę teraz kończył już, bo już godzinę mam materiał. Będę musiał go zmontować, to czuję, że to jeszcze potrwa bardzo długo. Więc na razie, słuchajcie, do kolejnego odcinka. Ja Lopy. I mam nadzieję, że wam się podobał taki odcinek. Mam nadzieję, że takie materiały się bardziej wam podobają niż jakiś CS, bo naprawdę ta frekwencja wasza w Counter-Strike'u to po prostu i tak patrzę. Kurwa, co? 5 wyświetleń, co? Co? 1500 widzów, a to 5 wyświetleń tylko. Znaczy znowu nie mam 1500 widzów, bo zobaczmy, jak chyba z dwie osoby odsubskrybowały. Gdzie tam jest to? MVP? Już to pokałem, dobra. Tak patrzę, co jest, kurwa? Mija kolejny dzień, tam 10 wyświetleń. Mówię, co? To ja tu, kurde, nagrywam prawie godzinne rankedy, w których się starałem jeszcze komentować. O, nie było nigdzie, wiesz, tego, pieniędzy do zabrania. To kurde, to ja pierdzielę, co byście robili? Dobra, na razie, słuchajcie, do kolejnego odcinka. I cześć!